Siema, siema, witam na moim kanale z garażu w Car Mechanic Simulator 2018. Jesteśmy przed tym moim dzwonkiem, który tutaj stoi już rozebrany w większej części, przynajmniej z przodu. Dzisiaj nie wiem, dokupiłem dodatki. Ogólnie rzecz biorąc, dokupiłem wszystkie dodatkowe samochody, czyli Mazdę, Jeepa, coś tam jeszcze jest, nie pamiętam. Niestety nie mam żadnego. Znaczy kupiłem, na parkingu stoi rupieć, bardzo duży rupieć. Ze złomowiska kupiłem Jeepa Wranglera. Tu możecie sobie oglądać, ale to jest zardzewiała karoseria, nic więcej. I postaram się z tego coś później zrobić. Niestety nie mamy lakierni odblokowanej, także nie będę mógł tego pomalować. Nie wiem, czy to się w ogóle da cokolwiek z tym zrobić. Nie wiem, zobaczymy. Na razie to tu stoi, tak przez czysty przypadek kupione. Wracamy do garażu. W dzisiejszym odcinku tak sobie pomyślałem, że może by rozebrał cały ten samochód do zera. I spróbował go zacząć montować po kolei. Mówię, nie mam lakierni i to jest największy problem. To jest największy problem, gdyż... nie będzie dało się pomalować całej tej ramy. Ale zobaczymy na razie. I tak trzeba go rozmontować całego. Za to niestety nie dostaniemy punktów doświadczenia poza odkręcaniem śrubek, ale to jest tak mała ilość, że tu nie ma o czym mówić za bardzo. No i tak muszę porozkręcać po prostu całe to auto. Wszystkie części sprzedaję. Kupię i tak wszystkie nówki sztuki. Już sobie przygotowałem tutaj stojak na silnik. Całego tego żurawia przywiozłem. Ajajajaj, nie chcę tutaj stan auta, bo stan auta jest tragiczny. Wszyscy wiedzą. Żurawia sobie przywiozłem, ale już mi go ktoś odstawił z powrotem na miejsce. Tu stoi, ale jeszcze niedawno stał tu, no dobra. Nieważne, w każdym razie nie mogę go użyć, bo tu muszę jeszcze skrzynię biegów rozmontować i tak dalej. Nie wiem, weźmy sobie zadanie popularne. Mamy tego Olsen Grand Klaba. Pojechał na wyprawę terenową, no i mu się to trochę zepsuło. Dawajcie go tutaj. Powiem wam, że tor terenowy się ścieżka diagnostyczna, podnośnik, wejście, parking. Ale możemy sobie na tor terenowy nie pojechać, prawdopodobnie, o ile on jeździ. Bo kupując dodatek, no, nie ma chłodnicy. Dobra, to na samym końcu przejedziemy się nim, jak już go zrobię całego. No to jedziemy na ścieżkę diagnostyczną. Dodatek z Jeepami i odblokował się tor terenowy. Niestety jedynego Jeepa, jakiego znalazłem do tej pory, to poza tym rupieciem. To w salonie samochodowym stoi jeden. I chciałem Mazdę kupić. Ale wyszedłem z szopy, no i niestety już się nie dało do niej wrócić oczywiście. A w innych szopach nie znalazłem nic ciekawego. No nic, zobaczymy. Na razie sprawdzimy, na razie wszystko wygląda w miarę ok. Uwa. No, zawieszenie średnio. Strasznie się tłucze. Mamy tuleje, amortyzatory, wahacze, osi, także wszystko to, co normalnie. Patrzę sobie, czy mi się tutaj to nagrywa jakoś sensownie, bo jakiś dziwny wykres mam na moim programie do nagrywania, no ale chyba jest ok. Wychodzimy z auta, przestawimy go z powrotem
Znaczy, przestawimy samochód na podnośnik, kiedy mamy wolny. Okej, możemy sobie tam iść. Jeszcze byśmy go wzięli na ścieżkę. Nie na ścieżkę, tylko na... Wychodź, wychodź. Na tor testowy, po prostu. Zobaczymy. Aha, nie ma chłodnicy, to nie możemy na tor testowy, no dobra. Idźmy, zobaczmy, jakie części są do wymiany i co tu będzie trzeba zrobić. Bardzo mało znaleziono. Naprawdę lubimy część karoserii, to też będzie trzeba wymienić. Gdzie masz, panie, chłodnicę? Jak to tak bez chłodnicy? Do góry. Jeszcze wyżej poprosimy. Zobaczymy, co tutaj pod spodem jest. Tuleje gumowy, wahacz osi tylnej, dolne ramię wahacza, amortyzator tylny, czyli z tyłu jest na pewno do wymiany. Do wymiany są amortyzatory. Kręcimy sobie koło. Zobaczymy, czy te tarcze, może tarcze też będą. Tarcze są w miarę dobre. Znaczy, piasta była już, o, już do wymiany. Piasta kolejna. Tutaj też. Obstawiam, że... obejma resora to może niekoniecznie, ale tutaj ta... A nie, też do wymiany. Trochę rozwalił ten terenowy samochód. No i tutaj wahacz. Aha, jeszcze tuleja. To jest akurat w porządku. Dobra, to jest chyba tyle z tej strony. Przejdziemy sobie na drugą, bo na drugiej widzę, że jest dokładnie to samo. Ciekaw jestem, czy uda nam się wszystkie części ogarnąć. Aha, chłodnicę jeszcze trzeba będzie kupić. Wszystko sobie rozmontujemy. Może level wpadnie, może będzie można rozwinąć nasz warsztat troszeczkę. Nie pamiętam, czy tam się da już przy 13 levelu cokolwiek dokupić. Oczywiście te obejmy wymontujemy też. Na pewno są do wymiany. Dobra. Podstawę resora i wahacz osi tylnej. Dobra, teraz zobaczymy, ile części znaleziono. Już sporo mamy, ale jeszcze też dużo jest nieznalezionych w ogóle. To nieco się odchodzi. Trochę się dowiedziałem od ludzi z salonu, żeby mu samochód znów jeździł. Aha, w salonie powiedzieli, że to wszystko przez to, że miałem złe opony. Może opony też. Opony to w ogóle będziemy... On tam chciał, żebym mu chyba wymienić na jakieś inne. No. Montujemy, zobaczymy, co się z przodu dzieje. Z przodu już też widzę, że będzie część rzeczy do wymiany. Uoś, no, to już na pewno było. Co to? Najpierw łożysko poprosimy. Teraz piastę. Wyjmiemy całą tarczę. Też będzie do wymiany zwrotnica. Tego nie możemy na razie. Wahacz górny. Wahacz jest ok. Wahacz był ok, a sprężyna. Na pewno zwrotnica, czyli końcówkę drążka będzie trzeba zdjąć. Połowę tego samochodu trzeba rozebrać, jakby nie było, nawet jakbym nie chciał. To chyba cały dół jest do wymiany. Zmienimy amortyzator, bo jak widzicie, dolne ramię wahacza też jest do wymiany.
Na ramię było do wymiany, zwrotnica jest na pewno do wymiany. Ta belka poprzeczna jest. Gdzieś tu leje gumowe jeszcze były. O, ta na pewno była do wymiany. No i co, przejdziemy na drugą stronę. Oho, ho, 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 tutaj tak samo. Czyli demontujemy koło. Okej. Wszystko po kolei trzeba powyjmować, no niestety. Chcemy dostać trochę punktów, to musimy powykonywać takie zadania. Ciekaw jestem, czy to będą wszystkie części, jakie ogarniemy. Jak już ogarniemy cały ten bałagan tutaj, to czy jeszcze będzie trzeba coś doszukiwać się. Nie, to jeszcze nie możemy zdjąć, bo tu jest, o, tu jest łącznik. Dolne ramię wahacza można odkręcić. Teraz ta zwrotnica. No i jeszcze tutaj. Aha, tu są tuleje. Myślę, że będzie do wymiany więcej niż jedna, czy tam dwie. Tam była ok akurat. Jeszcze coś tutaj blokuje. No i mamy to zdemontowane. Tu jest jeszcze... Wydaje mi się, że jeszcze będzie trzeba o drążki kierownicze. Jeden to pewnie, drugi też. Nie, drugi akurat był ok. Przekładnia zdemontowana, ale była w porządku. Dobra, zobaczmy. Dwie części jeszcze, ale trzeba pamiętać, że nie ma chłodnicy zamontowanej, także możliwe, że to chodzi tutaj o chłodnicę. Możliwe, że tu chodzi o chłodnicę. My sobie go opuścimy. Trzeba wiedzieć, jaka to chłodnica tutaj chodzi. No, zamontowaliśmy. W montażu i tu bym chciał. Chłodzenie. No, chłodzenie, tylko jaka chłodnica. Nie ma żadnej. Chłodnica typu A, może. Może pójdźmy do sklepu. Jest sklep z felgami, sorry, jeszcze nie teraz, może później, sklep główny. Chłodnica. Chłodnica typu A, kupmy chłodnicę typu A. Tak mi się wydaje, że tam była, że jest chłodnica typu A. Czy my musimy to rozebrać, może? Może musimy ten przedni zderzak rozebrać. O, i teraz będzie chłodnica. No, jak tą chłodnicę mam tam zamontować? Do góry je. Jak on nie chce tej chłodnicy tutaj? O. Montażu. Jest deżak, chciałem, tylko chcę chłodnicę zamontować. Nie da się tak. Bawię się z pierdołami. Standardowo. No, deżak montuje, a chłodnica co? No dobra. Dobra. Miejmy nadzieję, że to o to chodziło. Okej, czyli standardowo idę na zakupy, wrócę z zakupów, to będziemy montować tego rupiecia i zobaczymy, czy co jeszcze nam będzie brakowało.
No, ja już po zakupach. Wszystko kupiłem, co miałem do kupienia, tak mi się wydaje. Zaczniemy powoli to montować. Może na początek zamontujmy tą nieszczęsną chłodnicę. Typ A. Montowane. Zamontujemy wentylator, także chłodnicę mamy z głowy. I to było, to były dwa ostatnie, o właśnie te zadanka tutaj. To sobie jeszcze tylko odhaczę. To mi pomaga przy kupowaniu, żeby sobie nie pomylić, jakie części mam kupić, to sobie zaznaczam. Ale tak przy montażu to jest mnie to niepotrzebne. Nie wiem, jak jest z kołami, czy on chciał koła do przodu, czy do tyłu te terenowe. Bo chciał chyba tylko dwie opony. Zamontujemy mu z tyłu. Logiczne to by było z tyłu. Dobra, podnosimy do góry i grzebiemy pod spodem. Trzeba zmontować całość do kupy z powrotem. Montaż części, czyli lecimy po kolei. Belkę poprzeczną kupiliśmy nowiutką. Przekładnia nie była nowa, ale jej nie było trzeba wymieniać. Drążek kierowniczy, nówka sztuka. Na razie wymieniamy wszystko na nowe, zobaczymy. Jeśli coś jest... Jakieś części powinny zostać, tak ogólnie rzecz biorąc. Tuleja. Tulej to nakupowałem sporo. Ale i też wyciągnąłem tutaj dużo, także zobaczymy. Zwrotnica też jest nówka sztuka. Zobaczmy to ramię, dolne ramię wahacza. Pstryk, pstryk. Może tutaj te tuleje, no nie wiem, zobaczymy. A jak nie, to dokupimy parę sztuk jeszcze i najwyżej wymienimy te, które będzie trzeba wymienić, bo z tymi tulejami ostatnio jest za każdym razem problem. I później się okazuje, że to nie ta jest włożona nowa, którą w grach by sobie chciała. Amortyzator nie był do wymiany. Zostaje taki, jaki jest. Tam jest jeszcze ta tuleja. Idzie mi kamera, uciekasz. Już te takie używane będziemy montować. Stryk. 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 Dokręcamy śrubki. Ja mam, że strasznie powoli level leci w tej grze. Naprawdę trzeba się osiedzieć przy i odubać przy tych samochodach, a level marnieńko. Nie, chyba tej lakierni to ja nigdy nie odblokuję. Okej, okay. Koła jeszcze nie będziemy montować, bo... A nie, tutaj to możemy zamontować koło. Tu zamontujemy to. Tak, tu zamontujemy to koło. Powinno być ok. A z tyłu zamontujemy terenowe. Tylko jedno już tam rozłożyłem. Dobra, teraz jesteśmy z drugiej strony. Lecimy drugą stronę też. Spróbujemy zmontować wszystkie części na początek. Ok. Dolne ramię wahacza. Górne ramię wahacza. Amortyzator. Tutaj jest ta tuleja kolejna. Nie wiem, czy on będzie... No dobra, najwyżej wrócimy do tego. Dalej mam ten dylemat z tym, że te tuleje chyba było trzeba wymienić na nówki sztuki. Zobaczymy, co gra powie. No dobra, to teraz lecimy po kolei. Zobaczymy, może się dała gra przekonać. Okej, zaciski.
Spoko. Kręcamy. Tutaj środek jeszcze. Łoś. Śrubka. I druga felga. Okej. I teraz zobaczmy sobie przegląd. No widzicie, tutaj gumowa tutaj ma problem. Tutaj też jest problem z tuleją. No, wrócimy do tego jeszcze. Dobra. Wejdźmy teraz do wulkanizacji naszej. Rozłożymy sobie... Retro to mi zalega jakaś stare koło z tamtego drugiego samochodu. Ale mamy to do rozmontowania. Dobra. Zdejmij teraz, zamontuj, założymy nowe opony. Do wyważenia. Ok, a tu zamontujemy jeszcze jedną. No już. Zdejmujemy. Zakładamy drugą. Ja coś mnie w nosie kręci. Dobra, śmigamy pod samochód. Niech to koło się tam robi w międzyczasie. A my montujemy z powrotem wszystko. Biorąc pod uwagę, że tu jest troszeczkę roboty. Chwila nam zejdzie. Stawa resora była do wymiany. Wszystkie te obejmy są nowe. Okej. I tu jest tuleja właśnie, ale ona jest używana też. Zobaczymy. Piasta. Lecimy z kolei. Ok, teraz tarcza, klocki, zaciski, oj, nie trafiłem, zaciski, dobra, proszę mi to wkręcić natychmiast, no i koło na nowej oponie. Ok, ma terenową oponę, chyba wszystko po tej stronie, teraz lecimy z drugiej. Nie jestem pewny, czy tam wszystko zamontowałem, ale chyba tak. Tuleja. Amortyzator. Podstawa resora. Tutaj te obejmy. Ok, drugą poproszę. Mam nadzieję, że to będzie warte. Przynajmniej punktowo. Już nawet nie chodzi o kasę. One się trochę odłubają przy tym samochodzie. A to jeszcze nie wszystko, bo tu jeszcze trzeba karoserię. Mu wymienić na nową. Okej. Koło musimy odebrać. Bo koło zostało tutaj. Dobra, i możemy go zamontować. Spoko. Tu podkręcać. Dziękuję. Jeszcze jedna. Teraz zobaczmy, jak stanę auta. No, mówiłem, widzicie? Opona wyścigowa, a widzicie, a te opony? W końcu ja nie wiem, czy on chce z przodu, z tyłu, czy wszystkie cztery.
Zamienimy koła. Zobaczymy, czy to zaskoczy. Z przodu czekał pan terenowo. Idziemy do przodu. Mówiłem, że to tuleje będą do... Źle tam zrobiłem, bo ja tam do wahacza włożyłem nóżki sztuki. Ale już nie pamiętam do którego. Pewnie gdzieś tutaj, także kupimy. Kupimy nowe i tak. Dobra, mam też części. Tu mu zamontujemy tą lepszą. No i co, panie kolego, jest pan zadowolony? Opona wyścigowa, tak, jest zadowolony, czyli z przodu chciał, dobre. Tuleja gumowa, dwie tulejki. Ja sobie je zaznaczę, bo jak zwykle nie wiadomo, które to są. Udam się szybko do sklepu, kupię te dwie tuleje. Bo chyba nie mam na stanie jakoś za bardzo. Dwie tuleje. Dużo tam nie stracimy, 30 dolarów na tym. Rzućmy okiem, gdzie on to chce, żeby mu wymienić. Z tyłu. Dobra. To robimy tak. Zamiana koła. I montowujemy koło. Biegiem do drugiego. Okej, w międzyczasie wymienimy te tuleje, skoro on chce, żeby je wymienić. Montaż, montujemy. Tam coś nie zamontowałem, no właśnie. Dobrze, to wróciliśmy. Czy da się tam przeskoczyć? Nie. Ale dobra, zamontujemy teraz. On z przodu chciał lepsze, z tyłu te gorsze, dobra. Okej, lecimy na drugą stronę. Wymontowujemy tuleję, wmontowujemy drugą. A te wszystkie rupiecie to i tak poza odcinkiem posprzedaję. No, jakie koło wziąłem? A to już ostatnio jest. Dobra, i teoretycznie stan auta powinno być wszystko na opona wyścigowa, czyli znowu coś pomyliłem z oponami. Stan auta do monta części. To dobra, wmontowałem tutaj, powinien to słabszą. Słabszą, tak, a tą dobrą z przodu. Okej, gdzie jest trzecie koło? Znaczy czwarte w sumie. Okej, to jest jego ostatnie kółko. Dobra. To tutaj jest wszystko na super, proszę bardzo. I zostało nam jeszcze tylna prawa szyba boczna, przednia prawa szyba boczna, prawa szyba karoserii typu A i prawe lusterko boczne. Olsen Grand Club. To musimy zapamiętać, bo damy się teraz do sklepu z karoseriami. Olsen Grand Club. Dobra, i teraz muszę jeszcze raz zobaczyć, co on to chciał tutaj. Tylna prawa szyba boczna. Przednia prawa szyba boczna. Dobra, to te dwa sobie na szybko. Tylna prawa szyba boczna i przednia prawa. Prawa szyba... Nie, nie, nie. Lewa szyba. Tylna lewa szyba boczna. I przednia prawa szyba boczna. Kurde, nie wiem. No ale weźmiemy te. Obie były prawe. Jedną rzecz złą kupiłem, tak? Tylna prawa i przednia prawa, no oczywiście. Co
Co ja kupiłem? Przednia lewa. Nie, to jest stare coś. Tylna lewa i przednia, przednia prawa. Tylna prawa, czyli tylna prawa. Bez sensu to jest. Tylna lewa, nie tylna lewa, tylko tylna prawa szyba boczna. Dobra. Ja ją tam obknę później jeszcze. Prawa szyba karoserii typu A i prawe lusterko boczne. Prawa szyba karoserii typu A. Prawe lusterko boczne. Prawa szyba karoserii typu A. Proszę. Dobra. No i montujemy mu to. Okej. Całą jedną stronę zniszczył sobie. Nie demontuj maski, no panie. Montuj z powrotem. Dobra, zobaczmy, czy wszystko jest. Wszystko jest. Ale nie oddamy go jeszcze. Przejdziemy się na tym torze testowym, torze wyścigowym. Znaczy terenowym, dokładnie rzecz biorąc. Skoro już mamy samochód, który jeździ, który jest na chodzie, to zobaczymy, jak ten tor wygląda. A co? Tyle czasu na niego poświęciliśmy, to możemy zobaczyć, jak jeździ. A, powiem wam, gdzie to jest. Ulalalala. Oho. Widzicie? Nie damy rady wyjechać. A to jak? Tędy pojedziemy. To jest jakiś spory ten tor. No po naszych eskapadach to ten samochód jest do wymiany. Po takich kamieniach. No chyba musielibyśmy kolejną naprawę zrobić. Abyśmy chcieli tak sobie rajdować tymi samochodami tutaj. Dobra, nieważne, wracamy do garażu. Nie będziemy całego przejeżdżać. No niestety nie mamy czasu już na, bo tak patrzę na czas odcinka, nie mamy już czasu na zabawę z naszym złomkiem. Oddamy zlecenie, jak nic nie zepsuliśmy w nim. Oddamy zlecenie. Skoro wszystko jest ok. Przednia tablica rejestracyjna. No, o tym nikt nic nie wspominał. Odmontowałem ją przez przypadek. Standardowa. Możliwe, że ją wymontowałem, jak zderzak wymontowałem. No dobra. Dostaliśmy trochę kasy, ale patrzcie, ile punktów. Na raptem 200-300 punktów zarobiłem na tym. I dalej 12 level. 25 tysięcy to też tak jakoś nie za dużo. Możemy sprzedać wszystkie części. To trochę tam kasy wpadnie. Pstryk, pstryk. No 26 tysięcy mam. A nasz złomek stoi. Dobra, mam nadzieję, że się podobało. Tyle na dzisiaj. Nie wiem, zobaczymy, co będzie w następnym odcinku. Może kupię jakiś dziwny inny samochód jeszcze. Zobaczmy. Dobra, dzięki wszystkim za uwagę, za lajki, komentarze i do zobaczenia następnym razem. Pa!